Cześć wszystkim, witam w moim następnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam następną taką niezwykłą historię, która również zdarzyła się już parę lat temu i również zdarzyła się na terenie byłego DDR, czy jak to kiedyś mawiano, jeszcze w Polsce byłego NRD. Otóż ta historia jest również bardzo ciekawa, jednak muszę Wam powiedzieć, że tutaj nie ma ani żadnych zdjęć, ani świadków, ani powiedzmy jakichkolwiek jakoby takich dowodów, które mogłyby to zaświadczyć o prawdziwości tej historii. Niemniej jednak uważam, że jest interesująca i warta po prostu opowiedzenia. Na temat dowodów takiej historii, to ja może jeszcze na początku, zanim ją opowiem, może zwrócę uwagę na to, iż historia akurat ta, jak i też moja poprzednia, którą w poprzednim filmie Wam zreferowałem, one wydarzyły się w czasach, w których po prostu ludzie, społeczeństwo nie dysponowało takimi środkami technicznymi, jak my dzisiaj dysponujemy, jak na przykład telefony komórkowe, laptopy, aparaty fotograficzne, które każdy przy sobie nosi i tak dalej. Były to całkiem inne czasy, czasy, w których społeczeństwo po prostu no, żyło jakby troszeczkę innym trybem życia, miało swoje problemy, były to czasy powojenne, gdzie większość ludzi żyła właśnie tą nadzieją tej odbudowy, a z drugiej strony pogłębiała się zimna wojna, z jednej strony reżim stalinowski, z drugiej powiedzmy tak zwana wolna Europa, czyli kapitalizm. Ci ludzie byli jakby tak rozdarci między tymi dwoma światami, ale przeważnie zajmowali się własnymi problemami i nikt nie myślał o takich rzeczach jak UFO, czy też aliens, czy kosmici, jacyś porwania i tak dalej, i tak dalej. O tym nikt nie mówił, aczkolwiek śmiem twierdzić, że zdarzało się to z taką podobną częstotliwością jak w naszych czasach. Jednak tu zauważcie, iż po prostu no, nie było takiej możliwości, aby jakieś dowody na ten temat zgromadzić. Pozostały opowieści. Ja Wam tu z mojej strony powiem setki takich opowieści. Ja sam posiadam bardzo dużo informacji na ten temat. Oczywiście nie wszystkie będę mógł przedstawić, ale takie jedne z takich ciekawszych, w których można by pokusić się o jakąś analizę albo jakikolwiek ślad gdzieś tam po nich pozostał w mediach czy coś takiego, to właśnie o nich te właśnie historie będę starał się Wam opowiedzieć. Dzisiaj właśnie powiem Wam taką jedną historię, która zdarzyła się wiosną 1952 roku. W pobliżu, powiedzmy, w takiej małej wiosce, która nazywała się Haselbach. Ta wioska leżała w turyńskim lesie, czy też w pobliżu tego lasu. I ten Haselbach było miejscowością nadgraniczną. I w roku 52 stała tam Armia Czerwona, czy też radziecka, która po prostu pilnowała granicy swojej zachodniej granicy z Republiką Federalną Niemiec. Oczywiście ona była bardzo mocno strzeżona, tam duże siły były skoncentrowane, zimna wojna właśnie zaczynała się rozpędzać, były to czasy, gdzie wojna w Korei właśnie swoje największe natężenie, że tak powiem, uzyskała. Natomiast tak zwana Ludowa Armia Niemieckiej Republiki Demokratycznej jeszcze nie istniała, ona była w fazie formowania i dlatego stali tam Rosjanie. Zresztą oni stali aż do końca upadku tego państwa. No ale wróćmy do naszej historii. Otóż cóż tam się ciekawego wydarzyło. Nieopodal tej właśnie wioski Haselbach była taka mała mieścina. Ta mieścina nazywa się do dzisiaj Gleimershausen. I tam, w tym Gleimershausen, mieszkał taki pan,
który nazywał się Oskar Linke. Oskar Linke był majorem Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. No i po prostu jakimś cudem, no nie wiem, nie jest to bliżej określone, no nie dostał się do niewoli radzieckiej, ale powrócił, że tak powiem, do swojego miasteczka i tam po wojnie po prostu chciał sobie swoje życie ułożyć. Jednak bardzo szybko zauważył, iż życie w kraju, który jest po prostu okupowany przez armię radziecką, nie będzie łatwe ani proste i kto wie, co go jeszcze tam może spotkać ze względu na jego przeszłość i karierę wojskową. No ale na razie nikt mu tam nic jakby tak nie szkodził. Mimo to on postanowił postanowił opuścić Niemcy Wschodnie, uciekając przez zieloną granicę do Niemieckiej Republiki Federalnej. Było to w tych czasach karane, to znaczy przyłapany taki delikwent na takiej ucieczce musiał się liczyć z potężnymi represjami, a nawet z karą więzienia i takimi różnymi, powiedzmy tam, szykanami ze strony władz. No on, ale po prostu miał dość, no i postanowił pewnego dnia przez tą granicę, przez zieloną granicę, znał te tereny bardzo dobrze od dziecka, po prostu tam się przedostać. I aby tą ucieczkę przygotować, no zaplanował ją bardzo dokładnie i zaplanował to w ten sposób, iż postanowił, on miał taki motor stary jeszcze z II wojny światowej, taki z przyczepą, wszyscy znamy z tych filmów, prawda, takich jak Czterej Pancerni, czy Agent J-23, wszyscy Niemcy jeździli na tych motorach z podwiniętymi rękawami i tak to w tych filmach było pokazane. I on taki motor posiadał, z tą właśnie przyczepką, dzisiaj już rzadkość na naszych drogach, i sobie swoją córkę do tej przyczepki wkładał. Córka miała, jeśli się nie mylę, około lat 12-13 lat, coś w tym stylu. Nazywa się Gabriela. I on z tą córką jeździł tam w pobliżu tej jednostki, właśnie z tego swojego miasta Gleimershausen. A muszę powiedzieć, że on był tam burmistrzem, co było też ciekawe. No może dlatego uniknął niewoli, bo ktoś musiał tam zarządzać, że tak powiem, takimi mieścinami. I mimo to postanowił uciec. I z tą córką pojechał tym motorem pod granicę i jeździł tam codziennie. Zatrzymywał ten motor, wychodził, zbierał grzyby, chodził po tym lesie. On to później wspominał, iż robił to w tym celu, aby przyzwyczaić i uśpić czujność żołnierzy rosyjskich, którzy pilnowali granicę. No i on to kilka tygodni tak robił i tak ich przyzwyczaił do swojej obecności, że oni już nie zwracali na niego uwagi. Pewnego dnia tę ucieczkę już sobie zaplanował, na dniach miał uciec, a trzeba powiedzieć, iż był ojcem sześciorga dzieci, więc on tych wszystkich chciał po prostu przeprowadzić przez tą granicę, no i musiał oczywiście, ten plan musiał być bardzo dobrze zorganizowany i zaplanowany, ta ucieczka cała. No i z tą córką pojechał jakby w przeddzień, czy na kilka dni przed tą ucieczką, pojechał znowu w to samo miejsce, aby po prostu już przygotować to troszeczkę bardziej, tak, już miejsce zobaczyć, w którym będzie przekraczał granicę i tak dalej. No i pech chciał, że jadąc w pobliżu tych żołnierzy tam, nagle, że tak powiem, złapał gumę. Pękła po prostu opona, no i musiał ten motor z przyczepką pchać. No i wepchnął gdzieś w takie krzaki jakiś ten motor tam. Po prostu zastanawiał się, co teraz robić, pchać go z powrotem. Ale córka nagle zauważyła coś w lesie, coś tam poruszyło się w krzakach. Powiedziała: tato, patrz, co tam jest, to chyba jeleń. No i pan Oskar Linke powiedział: to chodź, zostawimy ten motor tutaj, pójdziemy w to miejsce, tak bardzo po cichutku, i zobaczymy tego jelenia z bliska, czy tą sarenkę. No i poszli tam, zaczęli się skradać i skradać coraz bliżej, no ale oczywiście jelenia nie zobaczyli, natomiast zobaczyli coś całkiem innego. Ja on teraz to pokażę. Oczywiście tu z góry zaznaczam, że jest to rysunek mój, który ja go wykonałem,
na skutek opisu z tych dokumentów tego pana. Także miejcie pod uwagę, że ja nie jestem rysownikiem i być może ten kształt będzie tylko taki, powiedzmy, wynikający z opisu, czyli absolutnie taki tylko schematyczny. Ja wam to pokażę, co nie zobaczyli, bo to jest właśnie ciekawe. Widzicie takie UFO. Jaki rysownik takie UFO. Więc on zobaczył właśnie takie coś z tą córką i nazwał to coś podobnego do odwróconej patelni. No i rzeczywiście, jak sobie tu spojrzymy, rzeczywiście patelnię przewracając, powiedzmy, do góry nogami, no bardzo podobnie. Tak oszacował też tą odległość na 15-20 metrów. Był wojskowym majorem, więc można mu zaufać w tej kwestii, że mniej więcej takie to coś tam stało na tej pani. On oczywiście zdębiał, jego córka też. Co to jest? No ale obiekt stał w ciszy, nic się nie działo. Ale teraz zdarzyło się coś jeszcze bardziej ciekawego. Zauważyli jakiś dziwny ruch wokoło tego. To znaczy, powiedzmy, do tego pojazdu jeszcze było jakieś może 20-30 metrów. Polana była przed nimi. I taka górka, taki pagórek. I oni do tego widzieli już ten obiekt tak stający z boku, ale podchodzili pod ten pagórek. Zobaczyli tam jakiś, według ich zeznań, teraz trudno już po tylu latach, zauważyli jakieś postacie, powiedzmy, to również w tym momencie myśleli, że być może są to zwierzęta jakieś i tak dalej. No i podeszli pod ten wzgórek, a tam okazało się, że za tą górką stały dwie postacie, jak oni zeznali, w takich srebrzystych jakby kombinezonach, wielkości około 1,10 m, 1,20 m, z głowami wiadomo jakimi, wszyscy znamy to z opowieści. Ja pokażę też drugi rysunek, wam pokażę, co tu się stało ciekawego. O, coś takiego, nastąpiła taka sytuacja. To jest oczywiście również mój rysunek i również to z opisu tej sprawy wynikający. Ten obiekt stał tutaj, w tym miejscu. Pan Oskar Linke ze swoją córką podeszli tutaj i zobaczyli właśnie takie dziwne postacie. Co ciekawe, te postacie, mimo że ich nie widziały według zeznań tego pana Oskara, ponieważ on je widział odwrócone tyłem, więc one ich nie widziały i były za tą górką. Ale jakby nagle zorientowały się, że ktoś ich obserwuje, poczuły jakby ich w jakiś niewiadomy sposób obecność, obróciły się, spojrzały się na siebie i stała się, ja to w takich wypadkach zawsze mówię, rzecz niebywała. Otóż, krótko mówiąc, oba szaraki dały drapaka, zaczęły uciekać w stronę tego pojazdu. Pan Oskar oczywiście swoją córką zamarł, nie wiedzieli, jak się zachować. I tu jest właśnie ciekawe w tej historii to, iż właśnie stało się coś odwrotnego. Przeważnie jest tak, iż powiedzmy załoganci, czy też przybysze, kosmici, szaraki, jakby ich nazwać, przeważnie jest tak, że oni wychodzą gdzieś tam z tego pojazdu i usiłują złapać, czy też obezwładniają jakiegoś, powiedzmy, poszukiwacza grzybu, wędkarza i tak dalej, porywają go. On się stał coś wręcz odwrotnego. On natknął się na nich, nie wiadomo właściwie, co oni tam szukali. W każdym razie oba szaraki jakby przestraszyły się, zaczęły się uciekać, wskoczyły tu do góry i wskoczyły do tej tutaj kopułki i zniknęły w tej kopułce. On oczywiście z tą córką podeszli jeszcze kawałek bliżej, ale dalej nie podchodzili, bo ten obiekt zaczął emanować czymś, jak on potem zeznał, jakimś takim światłem. Stało się coś takiego. To jest też ciekawe. Otóż po wejściu tych, nazwijmy ich szaraków, aczkolwiek muszę powiedzieć, iż w jego opowieści to słowo nie występuje wcale. To jest tylko opis wielkości, duże oczy i coś, powiedzmy, takie szczegóły, że tak powiem, pozwalają mi, jako człowieka, który się tym zajmuje, osoba, która się tym zajmuje, po prostu w 99% stwierdzić na skutek takiego opisu, iż mieliśmy do czynienia tutaj z po prostu wizytą szaraków. W
tym lasku. I teraz tu się bardzo coś dziwnego stało, dlatego też chciałem tą historię opowiedzieć, bo mamy tutaj pewien opis całego procesu startu tej maszyny. I tu właśnie to jest ciekawe w tej historii. Tutaj jeszcze ja wrócę do tego, czyż do tego rysunku. On zauważył, że ten obiekt miał takie tutaj otwory albo okna. On sam dwa rzędy tych okien, czy też otworów, że one były okrągłe i miały około 30 cm średnicy. I teraz po tym całym wejściu tych szaraków na pokład, obiekt zaczął emanować taką poświatę w różnych kolorach, zieloną, czerwoną, takie zaczął to się zmieniać i zaczął się ten cały talerz jakby obracać bardzo szybko wokół własności, coraz szybciej wyrować i buczeć, wydawać zaczął dźwięk. I teraz tu się coś fajnego dzieje teraz. Obiekt zaczyna się kręcić i zaczyna się unosić do góry. A ta kabinka, jak widzicie tutaj, czy też ta nadbudówka, do której oni weszli, jakby stała w miejscu. Ten obiekt zaczął się podnosić do góry, ta kopułka zniknęła tutaj w tym miejscu. Jak ten pojazd uniósł się do góry, ona pojawiła się tutaj, na dole. Tak jakby, powiedzmy, taki ruch wykonywała. I właśnie to jest, to mnie tą historię jakby troszeczkę zaciekawiło i dlatego Wam ją chcę przedstawić, gdyż po prostu jest tutaj, mi jest jakby to taka znana, jedyna znana historia, w której tak bardzo detalicznie jest ten start pokazany tego przez świadków opisany. I co ciekawe, jest ten start, to nie odbyło się w ciągu ułamków sekund, ta procedura trwała tego zakręcenia, tego obiektu, to troszeczkę, on to nazwał jakby odwrócony, później na początku mówił, że była to patelnia, później twierdził, że jak to ta nadbudówka wyszła tutaj dołem, jak on się podniósł tak wysoko, że ona cały czas dotykała tu ziemi, a ten cały, ta cała powiedzmy, ta, ten, ta patelnia, że tak powiem, obraca się w własnej osi, no on użył wtedy określenia, iż było to w formie jakby grzyba z płaskim talerzem później. Czyli te dwie jakby nazwy użył. No i to zaczęło się jeszcze szybciej obracać, jeszcze bardziej wirować, zaczęło strasznie buczeć. I wtedy ta nadbudówka znowuż oderwała się od ziemi, pojechała tu do góry, stała się to bardzo niewyraźnie, obiekt się wzniósł na jakieś 30 metrów i nagle, znamy to z innych opisów, strzelił jakby taką, błyskawicznie po prostu wystrzelił w niebiosa i zniknął z pola widzenia. Oskar Linke ze swoją córką stał jeszcze troszeczkę na tym miejscu. Później zeznał, że gdyby był sam, to uznałby, że to mu się śniło. Z góry tak zapowiadał. O żadnych UFO czy jakichś latających talerzach, kosmitach nigdy w życiu nie słyszał, ani nigdy się nad tym nie zastanawiał, również jego córka nie. Ale że był z córką i córka również to widziała, doszedł do wniosku, że mu się to jednak nie śniło. Jednak był jeszcze na tyle, że tak powiem, w stanie, powiedzmy, jakiejś takiej logicznej, powiedzmy, logicznego działania, gdyż podszedł dokładnie do tego miejsca, gdzie ten obiekt zlądował i widział, że tutaj, w tym miejscu, gdzie ta kabina, czy powiedzmy, ta bodówka dotykała ziemi, ona jakby się w dół przesunęła, czy też ten pojazd, no się do góry straszny, mocny, według jego zeznań, odcisk w ziemi, było wszystko zgniecione, spłaszczone, cała ta roślinność była mocno wgnieciona w ziemi, ten ślad został. On jeszcze troszeczkę się rozejrzał, nakazał swojej córce natychmiast wracać, wracamy do motoru, pchamy motor z powrotem i w czasie tego pchania motoru cały czas mówił do niej, aby ani nic o tym nie mówiła, zdarzeniu nic tu nie widzieliśmy, nic się takiego nie stało, nie było to, tu się nic nie wydarzyło, wracamy. No i wrócili do domu. No parę dni później podjęli próbę ucieczki na zachód, która się udała. Wszyscy sześciorka dzieci, razem z żoną przeszli przez zieloną granicę i znaleźli się w Niemczech Zachodnich, na terytorium Niemiec Zachodnich.
Później oczywiście zostali złapani przez Amerykanów, bo po drugiej stronie trzeba wiedzieć, amerykańskie wojska trzymały tą okupację Niemiec i on został przesłuchiwany oczywiście również jako przybysz, sprawdzany, czy nie jest agentem itd., itd., itd. Tu jeszcze może na koniec jeszcze mogę wam powiedzieć, że udało się jeszcze dwóch świadków tego wydarzenia znaleźć po tylu latach. Świadków, którzy ani nie znali pana Oskara, ani jego rodziny, ani w ogóle tego przypadku, a świadków, którzy w tym rejonie, w tym czasie przebywali właśnie owego dnia. I to był jeden pracownik tamtejszego tartaku, niestety nie mam tu żadnego jego imienia nie było w tym raporcie o tym, jak on się nazywał. Zresztą nie udało mi się tam dotrzeć, ale był wymieniony, że pracownik tartaku to był podobnież taki jakby nie szef tego tartaku, ale jakby jakiś tam, jakiś taki majster czy coś tam, zauważył, że błysk nastąpił i on zeznał, że jakaś kometa wystrzeliła z lasu do góry pod takim dosyć takim jakimś 45-stopniowym kącie i zniknęła w chmurach. I jeszcze znalazł się następny świadek, który w tym czasie pasał gdzieś barany, jakieś owce, barany, jakieś pasał gdzieś i znajdował się, okazało się, zaledwie około 200 do 300 metrów od tego miejsca i również on widział ten obiekt, który do góry się... On nie widział samego tego obiektu ani lądowania, tylko on twierdził, że była to jak... Również użył, to jest ciekawe, użył to samo słowo, kometa. Kometa, która ciągnęła za sobą taką poświatę świetlną, również błyskawicznie poszła w niebo i zniknęła. Również on nie znał ani tego pana Oskara, ani nie widział go, ani nie widział tego lądowania. Natomiast pan Oskar Linke potem w tej ucieczce na zachód oczywiście został przesłuchiwany przez CIA, które wszystkich wtedy przesłuchiwały, to była standardowa procedura, on został przesłuchiwany i ta historia, powiem wam, pokazała się, została w 1957 roku, jeśli się nie mylę, w jednej z gazet amerykańskich wydana i, że tak powiem, no nie rozsławiona, ale wtedy w Ameryce akurat były czasy, to były czasy po Roswellu, co prawda parę lat już, ale były to czasy również dużych obserwacji UFO, również czasy George'a Adamskiego i dlatego tam to troszeczkę nagłośniono i w gazecie ukazało się, mam taki wyciąg, 7 lipca 1952 roku w North American Newspaper Alliance, tak się nazywała ta gazeta, tam ukazał się artykuł na ten temat i cała ta historia została po prostu tam zreferowana. Aczkolwiek tu z góry ja znowuż zapowiadam, iż jako takich dowodów na wydarzenie tego materialnych, czy jakichś zdjęć, badań oczywiście nie ma, ale tak już jest i dlatego ja sądzę, iż te historie również mają swoją rację bytu i nie należy ich odrzucać z powodu braku takowych, gdyż często jest tak, bardzo często, że właśnie w sytuacjach, w których się takie nieziemskie rzeczy znajdują, czy ktoś znajdzie się w takiej sytuacji, nie ma przy sobie albo jest przestraszona, tym bardziej trzeba sobie uświadomić, iż było to w latach 50., więc ludzie całkiem inaczej pojmowali te rzeczy i raczej nie byli skłonni do opowieści jakichś albo gonitwie za sławą. To były rzeczywiście czasy, muszę wam powiedzieć, w których naprawdę ludzie obawiali się jakichś takich opowiadania o takich historiach. Dlatego uważam, iż ten pan Oskar Linke, aczkolwiek nawet nie wiem, czy on jeszcze żyje, bo to powątpiewam, ale no, nie znaczy to, iż również ta historia jest jakby wystana z palca, ma wszelkie cechy, powiedzmy, i detale, które tam były opisane, raczej przemawia za prawdziwością tego wydarzenia. Tak, i to była w skrócie taka następna historia tutaj z Niemiec, z czasów 50. Ja tak chronologicznie postaram się troszeczkę jeszcze parę takich innych historii przedstawić. Na koniec jeszcze wam powiem, albo akurat mam jeszcze jedną taką historię, tak w skrócie tylko.
również nie ma żadnych świadków tam. Natrafiłem na nią przez przypadek w książce Hartwiga Hausdorfa. Nie wiem, czy wszystkim znany jest ten badacz, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa osoba, która bardzo ciekawe książki pisze na temat UFO, spotkań z obcymi istotami, również o paleoastronautyce. I między innymi Hartwig Hausdorf był pierwszym człowiekiem, który udał się do Chin i któremu pozwolono na filmowanie i fotografowanie chińskich piramid, które niedawno zostały, że tak powiem, również w Chinach odkryte. One stały cały czas, ale chiński rząd nikt nie pozwalał się nikomu do nich zbliżyć i właśnie pan Hartwig Hausdorf był do niedawna, nie wiem jak teraz jest, ale jeszcze do niedawna był jednym z pierwszych, albo prawdopodobnie pierwszym człowiekiem, któremu udało się na ten teren wejść i te piramidy, że tak powiem, sfotografować i tam wokół nich, powiedzmy, pochodzić sobie. Dostał się w każdym razie na teren tych piramid. Ale i właśnie z tych jego podróży ufologicznych jest taką ciekawą historię. Tak, na marginesie tutaj powiem, bo ona jest bardzo krótka i tutaj jakiś taki dłuższy film na ten temat, no to jest zbyt mało danych, ale jest o tyle ciekawa, bo tu również biorą udział szaraki. I również dzieje się to w lesie, ale tym razem dzieje się to w Wietnamie, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że również Hartwig Hausdorf nie wie dokładnie, czy było to w Wietnamie, czy może w Kambodży albo w Laosie, w każdym razie w tym trójkącie, ponieważ tam Amerykanie przeprowadzali bardzo dużo tajemnych operacji wojskowych i w czasie tej jednej takiej operacji, a była to operacja, którą Amerykanie, że tak powiem, no, zdarzyła się jesienią 1971 roku właśnie na tym terenie Wietnam, Kambodża, Laos, gdzieś w lasach, w tych dżunglach. Tam oni, oddział amerykański, amerykański GIs, czy też Marines, jakbyśmy dzisiaj może powiedzieli, gonił, czy też tropił w dżungli rebelów Patlao. To byli rebelianci, czy też partyzanci z Laosu, którzy również tam walczyli o swoje prawa. No i Amerykanie oczywiście walczyli przeciwko nim, jak to z Amerykanami zawsze bywa. I tropili wiele kilometrów przez ten las i dostali się w zasadzkę tych rebeli. Rebeli ich otoczyli, zaczęli ich ostrzeliwywać i praktycznie dowódca tego oddziału rzekomo zeznał później, iż nie wyszliby z tego żywi. Tak już często jest. Dzisiaj również mamy to, iż rebelianci na swoim terenie potrafią nawet stawić czoła, nawet po zęby uzbrojonej w najnowszą technologię armii amerykańskiej. Tak już po prostu jest. Jeżeli ktoś wie, o co walczy i co jest stawką, to ma całkiem inną motywację, niż ktoś, kto walczy za jakąś miesięczną pensję. No ale wracajmy do historii. Cóż się stało? Otóż w czasie tej wymiany strzałów pomiędzy tymi, powiedzmy, rebelami, tymi Amerykanami, doszło, trzeba sobie wyobrazić, że były to las, dżungla i w dżungli nie da rady strzelać na parę kilometrów, czy też na paręset metrów, to wszystkie te pojedynki i, powiedzmy, ogniowe jakieś takie potyczki, to się do 20-30 metrów z bardzo bliskiej odległości to się wszystko dzieje na skutek po prostu braku widoczności. Dalej w lesie nic nie widać, jest wszystko gęste i wszystko dzieje się z bardzo bliskiej odległości, więc oni doszli do wniosku, że być może nie wyjdą z tego tak bez szwanku. W tym momencie, tuż przed, tak jak można powiedzieć, że tak pomiędzy jakby trochę nimi, ale nie w linii ognia, tylko troszeczkę zatem, wyszły nagle z takich leżących drzew, badyli, coś poruszało, wyszły dwie istoty. Również ten komendant, czy też dowódca tego działu Amerykanów twierdzi, iż były to istoty z gruszkopodobną głową, z dużymi oczami, koło 1 do 1,20 m oceli. Bardzo blisko nich, nie w linii ognia, ale troszeczkę po boku. Amerykanie osłupieli, spojrzeli się na nich. Tych dwóch szaraków jakby też spojrzało się na nich. Trudno tu mówić o jakimś takim zaskoczeniu, może w tym sensie, iż ta strzelina na pewno nie pozostała bez uwagi dla owych szaraków, gdyż w takiej strzelinie na pewno, nie wiem, czy się znaleźli przypadkowo, czy byli tam wcześniej, ale oni jakby, widząc również, co się święci,
Zeznano później, iż te oba szaraki spojrzały się na siebie krótko i jeden z nich wyciągnął, nie wiadomo skąd, tam nie miał, trochę, że z kieszeni byśmy powiedzieli, wyciągnął, po prostu nagle w ręce miał przedmiot jakiś i ten komendant, czyli ten dowódca amerykański zeznał, że przedmiot był wielkości piłki do tenisa. Tak on to nazwał, ale nie pisze tam, że była to jak piłka tenisowa, czy było okrągłe, czy jakieś inne, powiedział tylko wielkości piłki do tenisa. Zamachnął się i rzucił tym przedmiotem w stronę tych rebelów jakby tak, ale właściwie tak jednak przed pola tych rebelów jakby w sposób taki między tych Amerykanów, bym twierdzili, a tych rebeliantów, ale tak bardziej w stronę rebelów. Aczkolwiek tu jest też dziwne, nikt nie widział, jak ta piłka leci. Widzieli tylko ruch tej ręki i doszli do wniosku, że on musiał to rzucić, tak jakby granat, bo oni się wszyscy od razu padli i faktycznie huknęło straszliwie, że był taki nietypowy wybuch, którego nigdy nie słyszeli. Straszna eksplozja była, straszny huk. Zaczął wydobywać się jakby dym. Więc oni pomyśleli, iż te istoty, czy te twory, jak oni to nazwali, rzuciły jakiś granat dymny, czy też zasłonę dymną stworzyły. Ale stało się coś jeszcze bardziej ciekawszego. Istoty zniknęły po tym huku, już ich nikt więcej nie widział. Natomiast ten dym z tego jakby granatu, nazwijmy to, jakby rozpostarł się i stworzył taką barierę czerni. Oni nazwali to barierą czerni. Ja wam powiem, dlatego opowiadam wam tą historię, bo już się kilkakrotnie natknąłem na kolor czarny, który występuje często w spotkaniach z obcymi istotami i zawsze ludzie, którzy ten kolor zobaczyli, to jest dziwne właśnie, zwracają na uwagę na taką właściwość tego koloru, akurat tej czerni. Ona jest tak czarna, że już nie potrafi nikt jej opisać. Wszyscy mówią, że to jest taka czerń, jakby nie było tam czegoś, powiedzmy, czarnego, tylko pustka, tylko dziura, jakby nie było przestrzeni, jakby była czarny otwór gdzieś, otchłań jakby się otworzyła i po prostu kompletna czerń rozpostarła się między właśnie tymi rebeliantami, a tym oddziałem Amerykanów. Amerykanie, dowódca wtedy, widząc to, nakazał natychmiast przerwać ogień i biegiem wycofać się z powrotem do swojej linii, co też się udało i tak oni oczywiście przeżyli ten, powiedzmy, atak tych rebeliantów. Później, po latach, jak zeznali, oczywiście musieli milczeć na ten temat, niedawno opowiedzieli to, weterani są, oni wszyscy mają po 70 lat ponad, stwierdzili, że po prostu no, kosmici nas uratowali. Uratowali nas przed rebeliantami. I już taka właśnie ich jakby konkluzja na koniec tego filmu, którego właśnie tu mówię. Dlatego wam ją tą historię już zaprezentowałem, ponieważ również tu one o tyle mają wspólnego, iż nie ma żadnych dowodów na to. Nie ma, po prostu nie ma, jest tylko ustne zeznanie, nie ma żadnych zdjęć i można wtedy w tą historię wierzyć lub nie, to musi każdy z was rozstrzygnąć, na ile ona jest wiarygodna, a ja je opowiadam może jeszcze z jednego względu, bo być może ktoś z was słyszał podobną od kogoś innego i właśnie zawsze uważam, iż z takich właśnie historii, w których znajdzie się wspólne punkty, można bardzo fajnie jakiś taki sensowny obraz tego zjawiska później, że tak powiem, sobie jakby go zbudować, gdyż takie domniemanie jakieś no będzie zawsze w troszeczkę też fantazjowanie na ten temat, gdyż często na przykład dostaję takie maile, w którym ktoś się mnie pyta, a dlaczego na przykład tak ktoś zareagował, nie inaczej, dlaczego obcy na przykład tak mogli zrobić, a przecież logicznie byłoby, żeby zrobili tak. Tu wam muszę powiedzieć, iż obcy właśnie są niestety obcymi i ich reakcje, strategie, cele oraz ich, powiedzmy, jak działanie jest cały czas nam, dla nas nieznane. I też ich logiki nie potrafimy jakby sobie wyobrazić, dlatego będziemy wszyscy po omacku w tym chodzić. Ale właśnie z takich być może
opowieści, można sobie później jakąś ewentualnie jakiś obraz stworzyć. I to właśnie jest właśnie celem było mojej dzisiejszej opowieści. Ja co jakiś czas będę więcej takich opowieści przedstawiał, bo właśnie takich jest najwięcej. To jest właśnie ciekawe w tym temacie, iż właściwie te wszystkie takie poparte zdjęciami, one są jakby najbardziej w cudzysłowie powiedzmy wiarygodne, gdyż każdy, o, zrobiłem zdjęcie, widziałem zdjęcie, patrzcie, byłem tam, ten człowiek był przy tym, ten widział ślad, tam zrobiono odlewy z gipsu, tam widziała cała wioska i tak dalej. Tak, zgadza się, ale to nie znaczy, iż mamy lekceważyć wydarzenia, czy też powiedzmy zdarzenia, w których nie było żadnych świadków, żadnych śladów, a mimo to ludzie biorący w nich udział po prostu są do dzisiaj i byli święcie przekonani, że im się to zdarzyło naprawdę. Poza tym też w większości nie mieli żadnych motywacji ani powodów, aby te historie w jakiś sposób wymyślać, jeszcze w tych czasach powiedzmy, i narażać się w przypadku owych wojskowych na jakieś nieprzyjemności natury powiedzmy służbowej, a w przypadku normalnych cywilów powiedzmy na nieprzyjemności natury powiedzmy naszej socjalnej, czyli wiadomo, co się dzieje z ludźmi, którzy coś takiego opowiedzą i jak się większość społeczeństwa do tego odnosi. No ale dobrze, my wiadomo, jesteśmy troszeczkę bardziej na to otwarci, więc mam nadzieję, że moje intencje co do tych opowieści zostały zrozumiane. I tak, to by było chyba na dzisiaj wszystko. I zapraszam oczywiście do moich następnych filmów. Również coś ciekawego postaram się wkrótce pokazać. Także żegnam wszystkich i zapraszam do moich następnych filmów. Cześć, trzymajcie się.